Naszym gościem jest Andrzej Gołota. Witaj, Andrzej. What's up? Jak samopoczucie przed walką? 24 godziny przed walką. Gotowy na grzmoty? Jakie grzmoty? Będzie grzmoty. To będzie lanie. Znokautujesz Adamka? Liczysz na to, że ci się uda? Nie wiem, czy mi się uda. Ja to zrobię po prostu. Czyli zobaczymy w ringu wielkiego Andrzeja Gołotę, takiego jak sprzed lat? Czy ja wiem, posłuchaj, nie wiem, czy mi się to uda, ale na pewno. Andrzej, jesteś legendą boksu. Czy nie szkoda ci w tym momencie walczyć? Właściwie ryzykujesz w tym momencie wszystko, bo po tej walce, jeżeli nie uda ci się zwyciężyć, to chyba zakończysz karierę, tak? Dobrze myślę? Bardzo dobrze. To będzie twój ostatni już powrót na ring, jeżeli nie udałoby się z Adamkiem? No nie przypuszczam, że tak może być, ale jeżeli tak będzie, to tak musi być. Co znaczy dla ciebie to, że walka jest o pas IBF? Jest to dodatkowa motywacja, czy już samo to, że walczysz z Adamkiem, jest motywacją? Słuchaj, sama wiesz, możliwość walki w Polsce, pokazania boksu w Polsce, wiesz, to jest dla mnie bajer po prostu. Czyli można powiedzieć, że robisz to dla kibiców? Praktycznie. Andrzej, jest szansa, że jeszcze kibice zobaczą cię w Polsce w ringu, jeżeli uda ci się wygrać z Tomkiem Adamkiem, czy twoja kariera będzie dalej toczyła się w Stanach? Zobaczymy, pokażę. Dziękuję bardzo. A King obiecał ci, że będziesz walczył o tytuł po raz kolejny? Kinga na razie nie ma. Musi przyjść na razie, trzymaj się.